Stwórz kąt prosty, używając czarnych punktów. Wybierz jeden z punktów jako wierzchołek i poprowadź półproste, czyli ramiona kąta, przez dwa pozostałe punkty. Następnie odpowiedz na pytanie. W porządku. Mamy tutaj kąt. Możemy tymi punkcikami ruszać i chcemy, żeby te punkciki niebieskie znalazły się w tych punkcikach czarnych. Jeden z punktów ma być wierzchołkiem. To jest wierzchołek kąta. Tam, gdzie te półproste się spotykają, gdzie się rozpoczynają, możemy stworzyć taki kąt. Tutaj i tutaj. Czy ten kąt będzie kątem prostym? Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmy, to zapewne już znasz odpowiedź. Nie, to nie jest kąt prosty. Kąt prosty to jest kąt równy 90 stopni. Tu na pewno nie będzie 90 stopni. Jeśli masz problemy z zapamiętaniem, jak powinien wyglądać kąt prosty, to spójrz na róg książki albo stołu. Zazwyczaj te rogi mają 90 stopni, czyli jedno ramię idzie na przykład w prawą stronę, a drugie ramię idzie prosto do góry. Zobacz, nawet mi się zaznaczył tutaj taki kwadracik. My w Polsce zaznaczamy to łukiem z kropką. Wtedy to jest kąt 90 stopni. Czyli tak teraz musimy pokombinować tymi naszymi ramionami, aby otrzymać kąt 90 stopni. Zobacz, jeżeli zrobię tak, to też nie będzie kąt 90 stopni. Chciałam tylko zwrócić Twoją uwagę na te łuki, żebyś patrzył, jaki kąt jest zaznaczany. Bo zobacz, tutaj będziemy mówić o tym kącie. Tak? Nie o tym, tylko o tym. Więc patrzymy na łuk. Zostaje nam wstawienie wierzchołka w ten punkt, czyli ramiona tutaj i tutaj. Popatrz, nawet już mamy kąt 90 stopni się zaznaczył. My w Polsce zaznaczamy to łukiem z kropką. Kąt prosty ma miarę równą 90 stopni, o czym już wcześniej powiedziałam. Sprawdźmy kolejne zadanie. Podobne. Mamy tym razem wierzchołek umieścić w punkcie A. To zróbmy to od razu. Tu mamy wierzchołek kąta. Umieszczamy go w punkcie A. Jedno z ramion ma przechodzić przez punkt B. Na przykład to ramię. Chcemy, żeby przechodziło przez punkt B. I teraz drugie ramię ma przechodzić przez jeden z tych dwóch punktów, tak, aby utworzyć kąt rozwarty. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli wstawimy to ramię tutaj, w ten punkt. Powstanie nam taki kąt i jest to kąt ostry. To jest kąt ostry, nie jest kątem rozwartym. Sprawdźmy, co się stanie tutaj. Faktycznie jest to kąt większy niż 90 stopni. To jest kąt 90 stopni. To jest kąt większy niż 90 stopni. Zatem będzie to kąt rozwarty. Kąt rozwarty jest większy niż 90 stopni, ale mniejszy niż 180. I ostatni przykład. Podobne zadanie. Mamy zrobić kąt ostry. Kąt ostry. Wstawmy tu wierzchołek. Tutaj jedno ramię i tutaj drugie ramię. Zobacz, udało nam się za pierwszym razem. Myślę, że już pamiętasz, kąt prosty ma miarę równą 90 stopniom. Powodzenia! Spróbuj zrobić sam to ćwiczenie. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu.